poprzednio w Batman Arkham City. You're safe for now. Thank God. You may want to hold off on thanking him until after you've answered my question. Who are you? Sorry, man. I'm a cop. Gordon sent us in here. I'm from the 13th Precinct, part of the strike team. Been in here since the beginning. If Gordon sent you, you'll know the code. Oh, yeah, yeah. He said, Oh, man, what was it? The code. Now. It's Sarah. He said to tell you the code is Sarah. You're safe, officer. Help me! I wouldn't do that if I was you. Show him what we got. So, Batman, you here for the cops, the Iceman, or me? I was only here for Freeze and the hostages. But now, I'm taking you down too. You weren't supposed to do that, Batman. You're forcing me to bring out the big guns. He doesn't look happy to see you, Batman. Good luck. Stay where I can see you, Batman. You wouldn't believe the fight the old snowman put up. Still, I got what I wanted. That's all that matters. Still, boy. No, no! When you're done in here, feel free to join me in the Iceberg Lounge so I can kick your ass again. Enjoy the copsicle. Please, help me. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie już w siódmym odcinku, nie wiem czy szósty czy siódmy. Uwaga, zdarzyła się rzecz dosyć średnio spodziewana. Otóż, jak idiota, usunąłem sobie odcinek, który miałem wrzucić przed odcinkiem poprzednim. Tutaj, jakbyście zapomnieli, co tu było. Mogę pogadać chyba. Pogadać. Może mi znowu coś pingwin o tym opowiedzieć, to zaraz odsłuchamy. I są trzy takie wystawy chyba. Cztery. Dobra. I przypadkowo usunąłem sobie zanim przed wrzuceniem, dlatego macie taką troszeczkę dziurę, ale generalnie nic takiego się w tym odcinku ważnego nie stało. Po prostu łaziłem po Arkham City i niszczyłem zakłócacze. No ale nic to. Otóż kontynuuję, ponieważ dokładnie tam jest Mr. Freeze, jak już ustaliłem pod koniec poprzedniego odcinka. A póki co, obszajmy, co nam powie Pingwin o tych czterech gablotach. Ciekawe. Okej. Dziwię się, że ten rekin te kości, że te kości zostały pozostawione przez tego rekina, ale nie wnikam.
Nie wiem, czy Joker lubi hieny. Ja bym tam zaryzykował. Dobra. Let's go. Czy on go wrzucił do czegoś grzejącego? To się nazywa tortura. A to co, jakaś mapa wojenna? Kto ma większą kontrolę nad Arkham City? Joker's Office, Joker's Funhouse. Ej, typ ma normalnie mapę tej huty. Batuch, skanuj, miej już full. Operacja zabić Jokera. Nieładnie. Okej, widzę dwie kolejne. Okej, okay, czyli ma gablotkę na Jokera, gablotkę na Harley. No, ciekawe ma plany. Ej, a naprawdę, to już jest lekkie przegięcie. Trafiłem przy sobie, jak miło. A prosiło się tak trochę o zagadkę. Dobra, tu ściana, tu jestem pojemnik z tytanem. Dobra, i kolejna zagadka. Dzięki za dziurę w ścianie. Patrzcie, toż to ruski. Ej no! Ludzie, co to miało być? Ej no, czemu mi to kombo przerwało? No ej, przecież zrobiłem unik. Na niego to akurat nie działa. No. No wreszcie. Gleba. Siema, masz mi coś do powiedzenia? Miło. Ile mi oznaczyłeś? Okej, 2, 4, 6, 8, 10 łącznie rzeczy. A ile jeszcze jest rzeczy do zgarnięcia tutaj? Ale to nie to, to jest metro. No, dalej. Oj, więcej, o wiele więcej. Czyli jeszcze pewnie drugiego takiego musiałbym sobie tutaj załatwić. Okej. Okay. Nie wiem, czy to mi oznaczyło, czy nie. Tak, to już mi oznaczyło. Z tym chwilowo nic nie zrobię. Ale mam już zaznaczone, więc później je zgarnę. Dobra, tu idę do Freeza. Misiek? Nie, dobra, gdzieś tu jest zagadka. No,
właśnie na nią patrzę. O, what? Ej, czy to są ci dwaj? What i sierp? Sierp to jest... No ten jednoręki stąd. A młot to jest na Jokera. Towarzysze broni, bracia na wojnie, kto ma rację, kogo nie ma. Bliźniacy Abramowici. 2 na 2. Okej, ale nie mam jedynki. W sumie z chęcią bym sobie... przeczytał. Joker słyszał opowieści o połączonych bliźniętach Abramowici. Mówiono o nich sierp i młot. I znani byli ze swojej brutalności. Joker chciał, żeby pracowali dla niego. Polecił Harley, żeby ich sprowadziła. Ta spotkała się z właścicielem cyrku i przekazała mu, że jej ukochany jest skłonny wiele za nich zapłacić. Oczywiście właściciel nie chciał się ich pozbyć i niedługo potem zniknął. Znaleziono go 3 miesiące później z nowym uśmiechem wyciętym na twarzy. No, cóż ci mogę rzec, kolego. Jokerowi się nie odmawia. Dobra. Dwa pojemniki z tyta... Już dwa? Ej, nie, to... Ej, nie. Ej, nie, nie ma bata. 60%... Ej, kiedy ja to rozwaliłem? Dobra, no jeden jest tu. Tu chwilowo nad niem jak wejść. A w hucie... Gdzie to będzie? Pokaż... tu. A w hucie... A w hucie to jest gdzieś tu. A tu chwilowo nie ma nawet... tego... podjazdu, w cudzysłowie. Czy to nie wiem w ogóle, jak tam wejść. Gdzie, żeby to zgarnąć? Mikrofala. Joker's cure. Where is it? Forget the clown. I want Cobblepot. He has my suit, my weapons. I'll end him for what he's done to me. Penguin's mine. You need to stay focused on that cure, or innocent people will die. You don't understand. I cannot complete my work without it. I must have it. Everything depends on it. Everything. Penguin is protecting himself with your ice gun. How do I get past it? Do I look like a fool? Why would I tell you that? Because if I can't get past it, I won't help you get your suit. Think about it, Victor. You don't look well. If you're gone, what will happen to Nora? Leave my wife out of this, Batman! Don't let this situation fool you. We are not friends. No! Today is not a good day to push me, Victor. Stop! There's a security override chip I built into the suit to stop anyone using my weapons against me. How did that work out for you? Why don't you go get the security override and figure out a way to stop him yourself? It's been a pleasure, Victor. Keep thinking about that cure. I'll get you your suit back. Okej. Dla tych, że tak powiem, dla niewtajemniczonych, albo dla tych, którzy nie do końca ogarnęli, co tu się w sumie stało, żeby coś stało z Freezem, on uległ wypadkowi, który sprawił, iż całe jego ciało musi być stale utrzymywane w temperaturze mocno poniżej zera. No nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Mocno poniżej zera, bo inaczej on, no, po prostu umrze.
Że jeszcze widać te ciała pod wodą. Dobra, tam jest gdzieś to. Czekaj, to mi anuluj na razie. Najpierw do tego. Jak już lecę po ten chip, to przy okazji to sobie zrobię. Dobra, to trochę dalej. Muszę się dociągnąć. Okej, okay, trochę jeszcze w tym kierunku. O, proszę bardzo. Nią. Nie do końca tego się spodziewałem, ale no, dobra. Dobra. Już? Czy... Chyba nie. Ej, no bez jaj. Ostrożnie. Ostatnie na co mam ochotę to... rozmowa z rekinem. Rozmowa. O. Jeszcze trochę. Jeszcze... No. Akurat było. Dziękuję. Teraz do przodu. Wracaj i tam. I tam. Teraz leć. A, w sumie już się mogę złapać tam. Okej. Okay. No, raz to, raz w górę, raz w dół i do przodu. Dobra. A czym to? A, o temperaturę. Tam musi być... Po prostu nie wiem, czy umrze. A to, co on ma w swoim stroju... Masz nie widzieć zła, nie słyszeć i nie mówić, bo inaczej konsekwencje... Coś tam. Dobra, tam jest ten strój. Nie widzieć się zła, nie... To co, kojarzy mi się troszeczkę z takimi małpa... z taką... tą. Co tu liście? Kojarzy mi się to z taką figurką małpek, że... Jedna jest... jedna, wiecie, tak zasłania... Trudno się mówi, kolego. Że jedna małpka zasłania uszy, druga oczy, a trzecia usta, że wiecie. Ślepa, głucha, nie ma. Tego typu. Tu jest kolejne trofeum. A znaczy? Czy to już jest oznaczone? To już jest oznaczone. No i kolejna gablota do odsłuchania. A to, co on miał, może do końca, może... O, proszę bardzo, widzicie? Mówiłem a propos tego. To jest małpek, a tutaj co ma? To są szkielety. Dobra, to za chwilę... Zaskanuję to już. Konsekwencje będą wybuchły, czy to są granaty? Tak? I wojna Cobblepota. 5 na 5. Dobra, proszę bardzo. Już, bo za chwilę się zgubię w wątku. I to, co tam Batman mu wyjął, to jest taka specjalna, jakby taki jego specyfik, który właśnie ochładza jego ciało. Dobra. I nie dość, że bar ochładza jego ciało na tyle, że mógłby on przeżyć wystarczająco. So that's the famous free suit. Unfortunately. To też, jak widzicie, w ogóle zasila jego kombinezon. When I leave here, wait 10 minutes. Then get this over to Freeze. He won't be dangerous. No problem, Batman. A jaką ma się tam dostać, przepraszam bardzo? Polecieć, czy co? Tam... on nie popłynie, tam dalej z rekin. Zakłócacz. Wyłączenie mroźnej broni. Zdalnie blokuje działanie mroźnej broni. Musi być aktywowane w bliskiej odległości od celu.
Dlaczego nie? Mnie to w ogóle nie dziwi, że musi być z bliskiej odległości. Dobra, spotka się z pingwinem. No to lecę do wyjścia. Widzisz, jak to faluje całą na mój widok? Dobra, never mind. Lecę dalej. To już stopniało. Nie to. Penguin took all of us into the iceberg lounge to try and get information out of us. If anyone is still missing, I bet they're in there. Ja, przypuszczam. Dobra, spróbuję tam podlecieć od razu. Na tą kłodę. No dobra, w sumie no może po tych przepłynąć, no ale pazur, znaczy Batman ma pazur. A co, a tamten ziomek czym się będzie łapał? Tutaj nie ma czegoś a la kotwiczka. Chyba taka do rzucania na lince. No żeż ty... Puść żeż to... Co za durny rekin. Nie da ci żyć. Nie da ci żyć. Dobra, lecimy po tego ptaka. Czas go unieszkodliwić. Jeden ładunek. No, strzelaj. No, powątpiewałbym. Naciesz szybki możesz. Tell you what, Batman. I'll give you this one for free. How come and have a go? If... What? Come on, fire, damn you! O, nie działa? Jak mi nie przykro i podbródkowy. Podbródkowym zrzucę go z góry. Tried to help you, Batman. I gave you the opportunity to end this and walk away, but oh no, you had to be the big man. Well, guess what? From up here, you look pretty small. Oh, don't look so sad. I've got a little surprise for you down there. Co to jest? Co to jest za zombiak? To jest ten Solomon Grundy? Bo wygląda trochę jak z tego plakatu. Widzicie, jaki on jest gigantyczny? Batman to mu do pasa ledwo sięga. Wiesz co robię? Bawię się w sapera. Boom!
Okej, nie ma prądu, gościu nie może mi nic zrobić. Wiecie, co jest dość zabawne? Pingwin powie... interesting. Au! Dobra, to muszę teraz wyczuć moment na wysadzenie. Teraz. No, to było akurat dość łatwe. Dobra, ale szybkie mordobicie. Od kiedy Batman zabija Cobblepot? Wykończ Gandhiego? Jak to wykończ? Chodźcie u mnie. A on cały czas się musi chyba elektryzować, mi się wydaje. A normalnie jak narkotyk z tym prądem. No weź mnie, puść, typie! Kaboom! Dobra, szybko, szybko. No, kurde, dostałem podwójnie. No to niestety nie zadziałało. No, god bloody damn it. Dobra, stop. Wyczuj se moment. A nie spam tym bez sensu. O proszę, jak łatwo samemu się unieszkodliwić. Mordo, łańcuchy na ramionach to jest domena Kratosa, nie twoja. On mu właśnie... granatnik. Widzieliście? Batman właśnie wyrwał mu przednią część klatki piersiowej z mostkiem, z żebrami, po czym... No i co się osłaniasz, cwaniaku? O, i atakujesz? Super. Po czym, jak coś ala, co wygląda trochę jak wątroba, mu rozwalił. Where is Cobblepot? Well, look who it is, Mr. Free. Enough. Freeze! Enough! Of course. You will regret what you did, Mr. Cobblepot. The cure, Freeze. There isn't one. What? Perhaps I should elaborate. Creating an antidote to the disease that afflicts the clown was easy. Unfortunately, the cure degrades too quickly. It needs a restorative element, some kind of reforming enzyme. Without it, it breaks down before it can help its host. I've seen this before. Finding a suitable enzyme is not the only problem. It needs to be adapted, bonded to human DNA. That will take decades. Time, it appears, you do not have.
What if I told you I know a man who's been exposed to that enzyme for centuries? What man? His name is Ra's al Ghul. Bring him to me. All I need is a sample of his blood. It is your only hope. Ra's al Ghul is dead. Then you and the clown are doomed. Not exactly. I need someone to tell me where the body is. Then I can go wake him up. Blasphemer! You are not worthy to speak of the great Ra's al Ghul! You are a fool, Batman. You've let your only hope escape. No, Victor. If Ra's al Ghul is in Arkham City, I now have a trail right to him. No, babka dość głupio zrobiła. Solomon Grundy. Prawdziwe nazwisko Cyrus Gold. Pokaż mi w sumie to, bo to jestem ciekaw. Ponad 100 lat temu morderca Cyrus Gold uciekł przed sprawiedliwością do Slaughter Swamp, gdzie spotkał go los gorszy od śmierci. Tajemnicze siły przekleły go i skazały na niekończący się cykl narodzin i śmierci. Pozbawiony wspomnień, przyjął imię Solomon Grundy, nawiązując do postaci z dziecięcej rymowanki. Każda reinkarnacja czyni go silniejszym, niezwykła siła i odporność, nie można go zabić. Okej, czyli jak rozumiem, gdyby teraz ponownie dostał dawkę prądu, to ta taka ala wątroba by się zregenerowała. A właśnie, też, kiedy pokazywałem wam Gordona, to pokazałem wam tylko to, ale nie pokazałem wam, co jest dalej, także nadrabiam. U Freeza nie wiem, czy było. Jeśli było, to było, jak nie, to macie. Bane był, kalendarz był, Zaz był, tu i tu. Jacka Rydera chyba nie pokazałem całego. To było przed chwilą, Riddler był. Ci byli. Też. Pingwin chyba też był, ale na wszelki wypadek. Proszę bardzo. Tutaj to było. To się pojawiło właśnie w tym odcinku, którego aktualnie nie mam, także dla was. To już było. To było. To było. Tutaj. Było, to było, to też było, to też było, to było. O, i to się jeszcze pojawiło w poprzednim odcinku. Znaczy w poprzednim, no. W tym, który... w tym, który aktualnie nie istnieje. No i jeszcze level mi się wbił bardzo ładnie. A tak w locie, antytermowizja. Pozwala na ukrycie się przed przeciwnikami wyposażonymi w kamery termowizyjne, jeśli postać pozostaje nieruchoma. Jeśli Batman za pomocą wyrzutnych haków będzie przemieszczał się z lub do punktu, to zostanie namierzony. Okej. Ej, no jak mogę to w praktyce na już sobie odblokować, tak w cudzysłowie mówiąc, kontrę na to, ja jestem za. O, zakłócacz, blokada broni. Zdalnie blokuje broń palną przeciwnika bez jego wiedzy. Jakim prawem można zablokować broń palną zdalnie? Ktoś mi to powie? A ten co sobie robi restart kombinezonu? Zlokalizuj Ra's al Ghula i zdobądź próbkę jego krwi. Provide the missing ingredient. I've met Ra's al Ghul many times. He claims to be over 600 years old, and I believe him, which means something is keeping him alive. Let us hope you are correct, Batman. After all, your life depends on it. Patrz w ogóle, jakim opanowaniem on to w ogóle mówi. Czy Batman jest wariatem?
No raczej nie. Czy powinienem mu nie wierzyć? Nie, on to z takim opanowaniem mówi, z takim, po prostu tak, z taką chłodną niewrażliwością na słowa. No bo podchodzi do was ktokolwiek, nie tylko że pan, ale ktokolwiek mówi, no ziomeczku, ja znam typa, który ma, powiedzmy, ma ponad 600 lat i mu wierzę. Bo spotkałem go już kilka razy, gdzie co najmniej dwa razy widziałem jego śmierć i on ciągle wracał. To co? Co ty na to? Powiedzcie coś takiego jakiejkolwiek osobie, powiedzmy, nie ze świata DC, nie? Gdzie nie ma Ra's al Ghula, to każdy uzna was za wariata. Na pewno. Na pewno nie chciałbyś tego zaaplikować swojej żonie. Dobra, to już było. Okej, i tu jest ta plamka krwi. Zabójczyni. Oracle, change of plan. I'm going after the League of Assassins. Why? What have they got to do with all this? Oh, wait a minute. Is this about Ra's or his daughter? Penguin had one of the League's assassins imprisoned in the museum. I recognize the insignia. She's a member of Talia's elite guard. I knew it. What is it about that woman that makes her instantly the most important person in your world? Talia is not the goal, Barbara. I've uploaded Freeze's unfinished cure. It looks to me like the answer is... found in Ra's al Ghul's blood. Okay, Bruce, I guess you need to go after him. But please stay focused. Don't let her get in the way again. Czy tylko ja mam wrażenie, że Barbara powiedziała to... O, Ra's al Ghul? I znowu nie jest ten. Znowu nie jest postać od razu widoczna. Kolor włosów siwe z białymi pasmami. Myszko, bądź tak miła i weź zjeżdżaj mi z tego ekranu gdzieś tutaj. Tutaj proszę bardzo. Prawie nieśmiertelny dzięki jamie Łazarza. O, jeszcze Talia al Ghul, czytaj córka Ra'sa. Zawzięta córka Ra's al Ghul. Ra's al Ghula i, z przerwami, kochanka Bruce'a Wayne'a. Talia al Ghul jest wiceprzywódczynią Ligi Zabójców. Mistrzyni walki wręcz i szermierki kilkukrotnie zmierzyła się z Batmanem i uważa go za godnego przeciwnika. Batman, choć nieuchwytny, wzbudził jej zainteresowanie, co jeszcze podsycił ojciec, desperacko poszukujący męskiego następcy. Ale... szowinista! Kolego, nieładnie. Talia wie, że któregoś dnia może być zmuszona dokonać wyboru pomiędzy ojcem a swoim ukochanym. Prowadzi legalne interesy dla Ligi. Jak można coś takiego jak Ligę Zabójców po pierwsze utrzymać w tajemnicy, po drugie prowadzić dla legalne interesy dla czegoś, co nazywa się Liga Zabójców? Dobra. Nieważne. A spróbuję jeszcze ją namierzyć. Tak na koniec. O, jak milusia. Okej. Czemu? No, Jezus, myślałem, że
Specjalnie nie chciałem używać tego numkaudu, bo myślałem, że... Ej, co najmniej 4 albo 5 razy zepsułem sobie tę kombinację. Ale Jezus, dlaczego w tego? Nie mogłeś w tego, co na ziemi leżał? Może tak liczę na informacje odnośnie no, kolejnych zagadek. Dobra. Gdzie ona poszła? Gdzieś w tą stronę. No, tam jest kolejny, widzę. Ale tamtym zajmę się później. Metropolis. Jakiś iserek z Supermanem. Jest trofeum. I nic poza tym. Dobra, tam jest typ. Gdzie są ślady tej krwi? Co, na górę? Górę. No, idzie. Tu. Ja czuję, że ona była lekko ranna, ale ona literalnie zostawia te ślady mniej więcej co 2 metry. To zajebiste porównanie. Chyba nie taki, chyba nie też nie takie odpowiedzi się ten typ spodziewał. Możesz przestać gadać, proszę? Bo ja bym też chciał tutaj mieć jakieś swoje gadu-gadu. No są bundaże. Nieładnie tak na plecy wchodzić. The only way to find Rage is to get a tracker on that ninja. I'll need to get in close. To lecimy po babkę. Chodź, nie uciekaj ode mnie. Ej, on, babka jest ranna w bark, a mimo to potrafi robić takie akrobacje. Zagadka. Kurde. Jakbym trafił, to bym się jeszcze śmiał, nie? Ej, my literalnie zrobiliśmy kółko właśnie. Laska. Co ty od Janie Pawlasz? Ona naprawdę tego nie wyczuła? O, Robin! Really? That's not what it looked like from where I was standing. I had it under control. Why did Alfred send you? He was worried about you. Take this. Get it analyzed and start searching the hospitals and emergency rooms. Anyone with this blood in them will be dead within 24 hours. Whose blood is it? Oh.
It's yours, isn't it? I'll get it to the hospitals and come back. You need my help here. I can handle it. You're needed in Gotham. Things could get worse, much worse. You think? If Strange really knows who you are, what happens if he tells everyone? How will you... Trust me, I'll find a way. If you need me, you know where I am. I know. Now go. O, czyli robisz się z takiego kuriera, to jest zamienił trochę. Wyrzutnia Lian pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy dwoma poziomymi punktami. Można w ruchu zmienić kierunek bez dotykania ziemi. No wreszcie! Batman, czemu ty nie pomyślałeś, żeby sobie użyć czegoś takiego już w azylu? Proszę bardzo. Życiorys Robina. Okej, okay, gdzieś tam jest tracker, a jako, że jest to lokalizator, znaczy wróć, jako iż włączyłem sobie właśnie lokalizator do tej babki, no to zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Być może, bo... Wiadomo! Nie jestem... Dobra, udało się. Przekonany. Czy nie warto by było teraz mi zrobić jakichś poboczniaków, tylko tak na ewentualnie... Tylko nie jestem w sumie przekonany. Zdawało mi się. Hello, mister. Talk. Tell me everything you know about Riddler. Riddler? Yeah, no problem. Thanks. Koleś, naprawdę tego chcesz? Bo ja tak. Dobra. No! No to się nie udało. Dobra. Ojeny, mogę już potrójna kontra, to było takie piękne. Co jak drewniany... Serio? Drewniany po prostu... Pijaszek na pół, no. Że ten pierwszy typ... Nie... Dostał... kontry... To jest ten... Że może wróćnie. Kontry to powinien dostać ten drugi, ale że ten pierwszy nie dostał... Tego, to jestem aż zdziwiony. Gonga na strzał, nie? Okej. Okay. No teraz się nie popisałem. Dostałem dwa cięcia na pysk. I uniknąłem reszty. Muszę uważać, żeby tego informatora nie znokautować. Jedziemy. No, już myślałem. Dobra, gadaj, a ja już kończę. No, bardzo miło. Łącznie trzech informatorów przesłuchałem w tym odcinku. Ja się w tym momencie z wami muszę niestety pożegnać. No niestety dla mnie, nie wiem, dla was. A póki co to by było na tyle. I widzimy się w kolejnym odcinku.